Od narzekania do działania to motto naszego projektu, które bardzo dobrze zrozumieli uczniowie Kolegium Gostomianum z Sandomierza. Już po raz drugi zaskoczyli nas pomysłowością i zaangażowaniem, realizując projekty społeczne z zakresu samorządności. Ale o nich najlepiej opowiedzą już sami. Nasza grupa z Kolegium Gostomianum w tym roku brała udział w Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Nasz projekt nosił nazwę Czysty Sandomierz. W głównej mierze chodziło nam o to, aby z naszego miasta zniknęły wszelkiego rodzaju graffiti, które zanieczyszczały nasze otoczenie. Aby nasze lokalne społeczeństwo zwróciło na to uwagę, spotkaliśmy się z władzami miasta oraz z uczniami i przedszkolakami. Co najważniejsze, do budżetu obywatelskiego zgłosiliśmy projekt o utworzenie muralu na jednym z sandomierskich osiedli z hasłem Nie bądź wandal, będzie skandal. Teraz tylko czekamy na owoce naszej pracy, które ukażą się już za niedługo. W 2015 roku nasza szkoła po raz pierwszy wzięła udział w Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Zwycięski projekt Przyjazny Sandomierz był skierowany do osób niepełnosprawnych, które nie mogą korzystać w pełni z uroków starówki. Dzięki udziałowi w budżecie obywatelskim grupa uczniów z naszej szkoły sfinansowała windę dla osób, które poruszają się na wózku i tym samym zapewniła im dostęp do kina, które znajduje się na starówce, a także pozwoliła na czynne uczestnictwo w kulturze. Dla mnie patriotyzm jest bardzo ważną wartością i w mojej pracy pedagogicznej staram się młodzieży na różne sposoby to przekazywać. Z rzadka pojawiają się okazje, na przykład w postaci projektu, jakiegoś bardzo konkretnego działania, aby wciągając do tego działania młodzież, od strony praktycznej pokazywać, czym jest albo czym powinien być patriotyzm. Mnie, jak i moich uczniów, szczególnie interesuje patriotyzm dnia codziennego. Taki patriotyzm, który nie jest może widoczny, który nie jest jakoś szczególnie może nawet poważany czy nie celebrowany od święta, ale patriotyzm dnia codziennego, który realnie i na co dzień wpływa na jakość naszego życia. Zachęcamy wszystkich do udziału w tego typu działaniach, projektach, bo one po prostu różnymi drogami, ale prowadzą do przybliżania nam wszystkim tego, czym jest patriotyzm albo czym przede wszystkim powinien być. Projekty społeczne zrealizowane w Sandomierzu są świetnym przykładem na to, że współpraca mieszkańców oraz władz samorządowych może znacząco wpłynąć na komfort życia w mieście. A młodzi ludzie, jeśli tylko zechcą, z pomocą swoich opiekunów mogą naprawdę wiele zdziałać. Fajnie. Jeszcze sobie to otworzymy, żeby było bezpiecznie. Świetnie.